Jesteś jedną z kilku miliardów osób na całym świecie. Niczym się nie różnisz od setek ludzi mijających cię każdego dnia. W ciągu kilku minut udowodnię ci, jak bardzo się mylisz. A pomoże mi w tym statystyka. Zanim do tego dojdę, przeprowadzę prosty eksperyment. Będą mi potrzebne takie oto kulki i deska Galtona. Deska Galtona to deska z tworzącymi trójkąt gwoździami. Bardzo ważne jest, aby odległości pomiędzy poszczególnymi elementami były równe, a gwoździe wbite prostopadle. Zacznijmy nasz eksperyment. Kulka puszczona od góry odbija się od gwoździa. Przy czym szansa na przejście kulki po lewej i po prawej stronie gwoździa wynosi po 50%. Sprawia to, że ostateczne położenie kulek jest całkowicie losowe. A co jeżeli weźmiemy jeszcze większą liczbę kulek? Najwięcej kulek znajduje się na środku deski. Im bliżej krawędzi deski, tym kulek jest mniej. Dzięki naszemu eksperymentowi uzyskaliśmy wynik niemal równy rozkładowi normalnemu. Rozkład normalny, albo inaczej rozkład Gaussa, występuje bardzo powszechnie w przyrodzie. Przy jego pomocy można przedstawić na przykład iloraz inteligencji w populacji ludzkiej. Wykresem tego rozkładu jest krzywa dzwonowata, którą uzyskaliśmy w poprzednim eksperymencie. Rozkład jest symetryczny względem wartości średniej, która dla ilorazu inteligencji wynosi 100. Drugim czynnikiem opisującym rozkład normalny jest odchylenie standardowe, które pokazuje, jak bardzo wartości są oddalone od średniej. Około 68% wartości w rozkładzie normalnym mieści się w odległości jednego odchylenia standardowego. Dla ilorazu inteligencji jest to przedział od 85 do 115. Więcej niż 95% wartości znajduje się w odległości dwóch odchyleń standardowych, czyli w przypadku ilorazu inteligencji jest to przedział od 70 do 130. Ponad 99% wartości znajduje się natomiast w odległości trzech odchyleń standardowych. Dla ilorazu inteligencji jest to zakres od 55 do 145. Inne cechy pasujące do definicji rozkładu normalnego to masa ciała człowieka i jego wzrost. W zależności od odchylenia standardowego, krzywa Gaussa jest mniej lub bardziej spłaszczona. Za każdym razem najwięcej jest wartości danej cechy zbliżonych do średniej, a ponad 68% mieści się w odległości jednego odchylenia standardowego od niej. Dotyczy to także naszych cech osobowych, np. rozmiaru stopy czy ciśnienia krwi, ale również takich cech jak zdolności matematyczne, malarskie czy poziom umiejętności w danej dyscyplinie sportowej. Cechy te mają rozkład zbliżony do rozkładu normalnego. Czy to oznacza, że różnimy się od siebie w tak niewielkim stopniu? Wręcz przeciwnie. Fakt, w większości przypadków będziemy blisko wartości średniej, ale każdy z nas ma swój indywidualny rozkład normalnej cechy, w której jest wśród najbardziej uzdolnionych, najlepszych. I właśnie to świadczy o naszej wyjątkowości. W każdym z nas jest to coś. Trzeba tylko odkryć swoją dziedzinę. Ja już to zrobiłem. Kolej na Was.